Tylko krótko, proszę. Robimy, co możemy, ale bardzo wielu uchodźców potrzebuje pomocy. Wiemy mniej więcej, ilu weszło na pokład? Ponad 350. Dokładną liczbę przekażę wkrótce. Czy to wszystko? Tak jest. A co z moją prośbą o przydział ludzi? Musicie radzić sobie z tym, co macie. Otrzymacie pomoc z Tytana, jak się z nim spotkamy. Rozumiem. Aha, kapitanie, wiem, że część załogi była przeciwna wzięciu na pokład uchodźców, ale ja popieram tę decyzję. Dziękuję, poruszniku. Rek! Ale się rzucałeś, kurde, stary. Zbysan? Zostało jeszcze chyba 10 minut. 2 godziny snu prawie z głowy. Dziwię się, że w ogóle możesz spać po tym, co się stało. Doszło tu jak w kotłowni. Na tym cholernym statku można się po prostu udusić. A, no tak. Wpadł do ciebie Irish. Chyba nie chciał cię budzić. Mówię ci, stary, śpi ile się da, póki możesz. Czym się, Rek? To jest dobra. Nawigacja, satelita, radar, sonar, budzenie, oświetlenie na mieszkalnym. Dobra, to tam w kolejce? Mam nadzieję, że nawigacja... Nie pomogłem, że skład temu nie pomogłem. Bane chinole! Nie wiemy, co to jest. Macie tam coś? Nie, nic nie widzę. Żołnierze stający Mandaryński proszeni są o zgłaszanie się do dowódców. No dobra, atak EMP narobił na mnie złego pasztetu. Sierżancie, czeka nas długi dzień. Rebor, zejdź na L4, tam jest stronnika. Ej, Rekę, weź załóż Irishowi jakąś smycz. Sprowadziliście nam na pokład całe zasrane miasto. Kupę ludzi, do których nie powinniśmy się nawet zbliżać. To wrogowie. Na szczęście już niedługo będzie to problem Tytana. Tym razem wam się chyba upiecze. Przed chwilą jej mąż zaczął mówić. Ale może być z nim gorzej, niż myśleliśmy. Chwila, nie może tam pani wejść. Zwariowałeś, tam jest mój mąż. Przykro mi. Wpuśćcie mnie. Kto tu w ogóle dowodzi? Proszę się odsunąć, proszę pani. Ona jest z nami. Puśćcie ją, żołnierze. Mamy spotkać się z lotniskowcem Tytan. Dopiero wtedy będziemy mogli coś zrobić. Proszę pani, będę uważać na pani męża. Spokojnie. Zostanę przy nim. Mam wykształcenie medyczne. Jasne. Już się pogodziliście? Wiele wyjaśni. Uwaga! Zespół usługi techniczne prosi o niezwłoczne przekazanie wszelkich działających urządzeń elektronicznych odpowiednich. Irish to spoko gość, ale ciągle pakuje nas w kłopoty.
Sam nie wiem. Może mu coś powiedzieć. No bo z jednej strony żołnierz nie powinien podejmować decyzji za dowódcę. To źle wpływa na dyscyplinę. Z drugiej nieważna rzecz, nie? Wiem jedno. To ty powinieneś wtedy decydować, nie Aj. Hej, jak tam? Mała. Sześciu ludzi. Głównie kobiety i dzieci. Słusznie zrobili, co? Tak. Hej. No co ty? Nie kupujesz chyba tego picu, że to wrogowie? Nie, no pewnie. No ale wyszedłeś przed szereg. Przecież Rekker teraz dowodzi. Ale powiedz, pa, co jest kurwa ważniejsze? Sumienie czy pieprzony protokół, he? Wiesz co? Chodźmy z tym na górę. Jeśli będzie problem, odpowiem przed garisonem. Nie, ty akurat nie odpowiesz, tylko dowódcy. Nawet w idealnych warunkach ten okręt z trudem pomieściłby 400 uchodźców. Garrison się wkurzy? Trudno. My postąpiliśmy właściwie. Twoje argumenty nie powalają. Tytan nie ma dużo czasu. Muszę mieć swoich ludzi na pokładzie, zanim statek pójdzie na dno. Niestety sytuacja jest niezwykle złożona. Nie wiemy, kto w nich uderzył i czy jeszcze wróci. Nie stać nas na niespodzianki. Grabarza nie zawiodą. Sierżancie Rekker, dowodzenie przejmuje agent Kowik. Macie spełniać jego rozkazy bez dyskusji. Chciałbym coś powiedzieć. Skończyłem. Ale kapitanie, nie będę z tobą dyskutował, Irish. Macie słuchać dowódcy. Zrobię miejsce dla ocalałych. Chcę ustawić Walkirię w defensywie, kilometr na wschód od Tytana. Agencie Kowik, czas na odprawę. Na Tytanie szukamy danych i ocalałych ludzi. Brać sprzęt. Broń i oddycharki. Przygotowałem wam łódź. Jazda! Czuję się jak chłopiec na posyłki. Wyluzuj, Ivans. Tempo! Czas działa przeciw nam. Sierżancie Rekker, wprowadzić. Nikt z nas nie wie do końca, co się dzieje. Macie okazję rzucić na sprawę trochę światła. Nie dajcie dupy. Zrozumiano, agencie. Wielu ludzi z Walkirii na nas liczy. Stawka jest dużo większa. Jasny gwint. Prawie mnie tam przydzieli. Wiemy mniej więcej, ile czasu mamy, zanim pójdzie na dno? Wystarczy. Możesz nam powiedzieć, czego konkretnie szukamy, agencie? Tam to zajebiście, wielka łajba. Wyluzuj i podziwiaj widoki, żołnierzu. Dowiesz się na miejscu. Jak mam się, kurwa, wyluzować, płynąc nieznany? Aj, spokój. Macie robić, co każe i, kurwa, bez dyskusji.
Jasne? Jasne! Słucham, żołnierzu? Nic, nic. Podziwiam widok. Tytan osiadł na skraju kanionu o głębokości 3 km. Nikogo nie widzę! Gdzie jest załoga? Boże! Nabiera wody! Własnym oczom nie widzę! Lepiej uwierz, bracie! Ktoś to nieźle załatwi! Agencie Kowik! Co robimy? Jak wejdziemy na pokład? Na koło! Opłyń to! Szukajcie jakiejś dziury w kadłubie! Tu na pewno zsunie się na dno. Jak wszystko pójdzie dobrze, zdążymy się stąd zmyć z rejestratorem podróży. Dopracowany ten twój plan nie ma co. Bądźcie ostrożni. Jesteśmy na pokładzie C i kierujemy się do przedziału obsługi technicznej. Szukajcie włazu G46. Prowadzi prosto do celu. Dobra, gdzie on jest? Co można wydobyć z rejestratora podróży? Panie komandarze, na dane z transponderów i radarów zapisane. Widzę włas. Rekko znalazł. Czekaj, pomogę ci. Otwierajcie. Jeśli niby mamy tam zjeść? Chyba raczej umiesz pływać, synu. Czy nie? Przepłyniemy na środkowy pokład. Powinien znajdować się nad wodą. Zbierajcie się. Słyszałeś coś, kiedy to było? Skakuj.
się? Albo jakaś maszynka. Musimy ruszać. Woda się podnosi. Czy wszyscy gotowi? Można zaczynać. Chyba sygnał SOS. Ktoś może być uwięziony. Tego nie wiemy, sierżancie. Kurwa mać, mieliśmy przecież szukać danych. I ludzi. Nie czas na dyskusję, jasne? W naszych rękach spoczywa los tysięcy, nie tylko małej grupy. Dla nas liczy się każdy człowiek. Ruszać się! To nie maszyna. Gdzieś tam są ludzie. Panu tu maszyna. Są tu ludzie, nie możemy ich zostawić. Nie ma mowy. Wie, Majusz, wie. Zajęłoby to nam 9 minut. Woda się podnosi. Zanim ich wydostaniemy, będą martwi. Idziemy, to rozkaz! Ja tu dowodzę! Chuj z tobą! Dawać, chłopaki! Nie, nie, nie! Daj mi to! Co dajesz, spokój! Przykro. No mam zwiedzić! Sukinsyn, zapłacimy za to. Dopadnie. Rekar, musimy iść. Hej, oni nas zamknęli! Zostawiajcie mnie, nie chcę umierać. Kto was zamknął? Zamknęli nas! Zostawili tutaj! Nie wiem czemu! Wystrzelili w okręt rakiety i weszli na pokład? To bez sensu. Decker, pora na to. Ej, nie chcę umierać! Nie! Błagam! Powiedz swojej matce, nie chcę umierać! Nie przed spokoju! Nie tak! Nie tak! Trzeba to skończyć. Okręt nie mógł zacząć. Znalazłeś Rekker? Porozpierdalać z tej trumny. Wreszcie, kurwa. Wracamy na walki. Słyszę jakieś głosy. Oh!
Ręka na pół! Jezu Chryste! Nie wierzę, to jest niemożliwe! Zaraz upadnie! Co robimy do chuja pana? Trzymajcie się! Uwaga!
Wrecker, dowieź nas, zanim będzie za późno! Chińczycy przejmują okręt. Zaraz nas powybijają. Gdzie jest Garrison? Mostek zamilkł 10 minut temu. Cholera! A ludzie, którzy byli z Garrisonem? Mężczyzna i kobieta? Mężczyzna i kobieta? Twoje Chińczyków. Na tej łajbie jest ich od groma. Kurwa, musimy iść na mostek. Już! Idziemy na mostek. Prowadź rękę.
i zestrzel do śmigłu! Działo się pociąg. Garrison kazał go przenieść. Co? Zostawiłeś go? Garrison ma gdzieś, kim jestem. Co miałam zrobić? Pobić go? Pomogłam odeprzeć atak. Zadzwoń na mostek i wypytaj Garrisona.
Ciebie posłucha. Jezu Chryste, Hanna, przecież mostek został odcięty. Wynosimy się stąd! Grabarze, jazda! Za tobą! Lubisz zaskakiwać, co, Hanna? No dobra. Gotowi? Kręć się, jup!
Jego stan? Stabilny. Gdzie agent Kowik? Niestety zginął. Niech to szlak. Tylko dzięki wam Walkiria nie zatonęła. Niestety jest uszkodzona. Do domu wciąż daleko, żołnierze. Mnóstwo wrogów wokół. A najgorsze dopiero przed nami. Dlatego naprawdę cieszę się, że jesteście. Sierżancie Reker! Czekam na raport za 15 minut. Grabarze są wasi. Hurra!